Jakie wymiary powinna mieć aluminiowa puszka o objętości 330 ml, wykonana z blachy o grubości 100 mm, aby koszt jej produkcji był najmniejszy? Przybliżenie możemy przyjąć, że puszka ma kształt walca. Narysujmy więc walec. i oznaczmy w nim promień oraz wysokość. Znamy objętość naszej puszki. Wynosi ona 330 ml. Wiemy, że mililitr jest to centymetr sześcienny, czyli mamy 330 cm sześciennych. W uproszczeniu możemy przyjąć, że koszt puszki będzie najmniejszy wtedy gdy jej powierzchnia będzie najmniejsza, czyli ilość materiału, którą musimy wykorzystać na stworzenie tej puszki, będzie jak najmniejsza. Czyli powierzchnia całkowita ma być najmniejsza. Ułóżmy więc równania z niewiadomymi R i H. Zaczniemy od pierwszej informacji. Znamy objętość puszki. ustalmy wzór na objętość, czyli mamy pole podstawy razy wysokość. W podstawie mamy koło. Pole koła to jest pi r kwadrat i tu mamy razy h. Do tego równania pod V możemy wstawić 330. Czyli mamy pi r kwadrat razy h i proponuję aby z tego równania wyznaczyć wzór na h. Czyli podzielmy obustronnie przez pi r kwadrat. Dostaniemy 330 przez pi r kwadrat. To jest h. Teraz utwórzmy drugie równanie z niewiadomymi r i h. Wykorzystamy pole całkowite. Chcemy, aby to pole całkowite miało wartość najmniejszą. Pole całkowite składa się z dwóch pól. Kół, tak? W, podstawie, w podstawach mamy koła, czyli mamy dwa razy pi r kwadrat oraz powierzchni bocznej. Powierzchnia boczna walca jest prostokątem o wymiarach. Nasza wysokość to jest nasze H, natomiast szerokość tego prostokąta to jest obwód koła, czyli mamy 2PR. Wzór na pole prostokąta to jest oczywiście 2πr razy H. Czyli do powierzchni dwóch podstaw dodajemy 2 h. Teraz możemy pod H wstawić wyrażenie, które otrzymaliśmy z pierwszego równania, czyli pole całkowite to jest 2πr kwadrat plus 2πr, i za H wstawiamy wyrażenie. 330 przez pi r kwadrat. Teraz możemy skrócić pi oraz jedno R. Czyli pole całkowite. To jest 2pi r kwadrat plus 2 razy 330, czyli 660 przez R. W ten sposób otrzymaliśmy funkcję z niewiadomą r. Zapiszmy ją jako p od r to jest 2 πr kwadrat plus 660 przez r. Możemy teraz ustalić dziedzinę naszej funkcji. Widzimy, że zarówno r jak i h muszą być większe od zera. Czyli r jest większe od zera oraz h jest większe od zera. Skoro h ma być większe od zera, zastanówmy się, czy tu w stosunku do r musimy mieć jakieś założenie. To wyrażenie po lewej stronie zawsze będzie większe od zera w sytuacji gdy r będzie różne od zera. Więc właściwie tutaj większych założeń już nie musimy robić. Poszukajmy więc takiego r, dla którego wartość funkcji P od r będzie najmniejsza. Aby znaleźć miejsce podejrzane o ekstremum, musimy obliczyć pochodną funkcji P od r i przyrównać ją do zera. Obliczmy więc. Przepiszemy stałą 2pi i obliczamy pochodną z r kwadrat, czyli dwójkę przerzucimy przed r, i mamy 2 minus 1, czyli zostaje w potędze 1. Teraz możemy to wyrażenie zapisać jako, może stałą przepiszmy, czyli mamy plus 660 i obliczamy pochodną z wyrażenia 1 przez r, Czyli tak naprawdę przez r do minus pierwszej potęgi. Z tego mamy policzyć pochodną. Z pierwszego wyrażenia dostaniemy 4πr. Natomiast tu yy, w potędze mamy minus 1, czyli minus 1 przerzucamy przed r, czyli mamy 660 razy minus 1, czyli minus 660. I w potędze będzie r minus 1 i jeszcze minus 1, czyli do minus drugiej. Zapiszmy to jeszcze prościej, czyli mamy 4pi I teraz r do potęgi drugiej przeniesiemy do mianownika, żeby pozbyć się minusa w potędze, czyli mamy minus 660 przez r kwadrat. Teraz musimy pochodną przyrównać do zera. Czyli mamy 4pi r minus 660 przez r kwadrat ma być równe 0. Sprowadźmy więc to wyrażenie do wspólnego mianownika. W chwili obecnej tu w mianowniku mamy jedynkę, czyli wspólnym mianownikiem będzie r kwadrat. Czyli i licznik i mianownik mnożymy przez r kwadrat, więc w liczniku mamy 4pi r do potęgi trzeciej. W mianowniku r do kwadratu minus 660 przez r kwadrat, co nam daje 0. Dajmy to teraz na wspólną kreskę łamkową. Czyli w mianowniku mamy r kwadrat, a w liczniku 4pi r do potęgi trzeciej minus 660, co ma nam dać 0. Musimy zrobić założenie, że mianownik nie jest zerem, ale takie założenie już było na początku zrobione. Widzimy, że nasze r ma być większe od 0, czyli w mianowniku 0 i tak nie będziemy mieć. Zastanówmy się, kiedy ułamek będzie równy 0. Oczywiście wtedy, gdy jego licznik jest 0, czyli 4pi r do 3 minus 660 ma być równe 0, przenieśmy 660 na drugą stronę równania i teraz podzielmy przez 4 pi. Czyli r kwadrat wynosi. Mamy 165 przez pi. Proponuję, aby pod Pi wstawić w przybliżeniu 3,14. I w przybliżeniu otrzymujemy 52,5. Teraz pierwiastkujmy obustronnie, aby obliczyć R. R w przybliżeniu wynosi 7,2 cm. Zwróćmy uwagę na to, że tu nam się skradł błąd to była potęga trzecia, więc zamieńmy to na potęgę trzecią. Czyli pierwiastkujemy tu pierwiastkiem trzeciego stopnia i dostaniemy w przybliżeniu 3,75 cm. Możemy więc podejrzewać, że dla R równego 3,75 cm Będziemy mieli yy, najmniejszy koszt produkcji puszki. Aby sprawdzić, czy dla era wynoszącego 3,75 rzeczywiście mamy ekstremum, y, naszkicujemy wykres, a na podstawie tego wykresu naszkicujemy y, tabelkę. Zwróćmy uwagę że na to, że we wzorze na pochodną mianownik zawsze będzie dodatni. Więc znak pochodnej zależy tylko i wyłącznie od tego, w jaki sposób zachowuje się nasz licznik. Więc wystarczy, jeśli naszkicujemy wykres licznika. Narysujmy oś. Na osi zaznaczmy nasze miejsce zerowe, czyli tu mamy w przybliżeniu 3,75. I w liczniku mamy wielomian trzeciego stopnia. O współczynniku przy najwyższej potędze dodatnim, czyli zaczynamy od prawej strony, od góry. Ponieważ mamy tylko jedno miejsce zerowe, a widzimy, że r jest podniesione do potęgi trzeciej, to jest to pierwiastek trzykrotny, stąd też nieparzystokrotny, czyli przechodzimy na drugą stronę. Teraz na podstawie wykresu naszkicujmy tabelkę. W pierwszym wierszu mamy x, w drugim pochodną. No, czyli nie x tylko r, -y. w drugim wierszu mamy p' od r i w trzecim p od r. Nasza oś została podzielona na dwa przedziały. Pierwszy przedział od minus i skończoności do 3,75, ale pamiętajmy, że nasze r musi być większe od zera, czyli bierzemy tylko przedział od zera do 3,75. Teraz zapiszmy 3,75 i kolejny przedział jest od 3,75 aż do nieskończoności. W pierwszym przedziale nasza pochodna przyjmuje wartości ujemne, natomiast w przedziale od 3,75 do nieskończoności przyjmuje wartości dodatnie. Stąd też wnioskujemy, iż w pierwszym przedziale nasza pochodna, nasza funkcja przepraszam maleje, a w tym drugim przedziale nasza funkcja rośnie. Widzimy więc, że dla R równego 375 będziemy mieli minimum lokalne. Stąd też dla R równego 3,75. Koszt produkcji puszki będzie najmniejszy. Obliczmy jeszcze wysokość, czyli mamy 330 przez pod Pi podstawmy 314 i nasze R to jest 375 setnych do potęgi drugiej. Czyli nasze H w przybliżeniu wynosi 7,5 cm. Czyli najniższy koszt produkcji puszki osiągniemy wtedy, gdy nasze R będzie wynosiło 3,75 cm, natomiast wysokość będzie wynosiła 7,5 cm.